Hej, z tej strony Bakus, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek na temat tego, że oczywiście już jutro wejdzie nowy samochód do gry. Ale nie tylko nowości, ponieważ są też rzeczy tym bardziej mniej miłe, powiedzmy. Ponieważ już jutro znikną wszystkie maski z Halloween, chyba że je kupiliście. To samo jeżeli chodzi o makijaże, czyli farby na twarz raczej. Jeżeli je kupiliście, te farby na twarz, no to zostaną one wam na zawsze u fryzjera. Więc polecam wszystko zakupić, to są maski. Trzy pojazdy z Halloween, czyli po prostu Sanctus, a także oczywiście te dwa samochody też znikną. Te wszystkie pojazdy macie w karcie, polecam sobie tam spojrzeć, żebyście po prostu niczego nie przegapili. Więc te pojazdy znikną, jak mówię, maski i farby na twarz także i chyba nic więcej takich ciekawszych rzeczy. Więc po prostu ostatni dzień kupujcie, żebyście potem nie żałowali, bo wróci to dopiero za rok. Ale teraz oczywiście te rzeczy bardziej miłe, czyli to, że po prostu jest nowy samochód w GTA. Znaczy jeszcze nie ma, ale już jutro wejdzie do gry. I tym samochodem może być na przykład Peugeot Gasser, czyli pojazd z bida sklepu. Bardzo możliwe, że to właśnie on jutro wejdzie do gry. Mamy już jedno Peugeot w grze, ale te Peugeot kompletnie się różni od tego poprzedniego. Znaczy jest bardzo podobny, ale ma bardzo wysoko uniesiony przód. No i przez to jest jakimś kompletnie customowym pojazdem, prosto od Benego, tylko że nie będzie customowany u Benego, tylko w normalnym właśnie Los Santos Customs. Ten pojazd będzie kosztował 805 tysięcy jakby co, więc tyle kasy musicie przygotować. Ale jest opcja także, że wejdzie inny pojazd i tym pojazdem może być Lampadati Novak. Kosztuje on 608 tysięcy i będzie dostępny w Legendary Motorsport jakby co. Więc troszeczkę tańszy, no ale moim zdaniem nie wyróżnia się zbyt bardzo na tle innych samochodów, no ale dużo osób też go lubi, więc spoko, niech będzie. I ogólnie taka ciekawostka, są to ostatnie dwa samochody, które zostały w GTA jakby co, więc nowe DLC w grudniu? No raczej tak. Więc tyle w tym materiale, dzięki za oglądanie. Siema, na rapa, cześć, elo!